przywiązana do lokalności, pracowała z innymi i oddała się naprawdę w swojej pracy dla innych. Inspirowała się tradycją kujawską, była człowiekiem działającym dla ludzi i z myślą o tych ludziach. Była po prostu typowym człowiekiem tutejszym, jedną stąd. Pod tym względem się nie wyróżniała, była podobna. Była, aczkolwiek wiele w tą przestrzeń wniosła. Była rodowitą kujawianką, jak ją określała prasa. I to określenie będzie takie charakterystyczne. Ono zdaje nam relację z części jej charakteru. Ale była też obca, odmienna od stereotypowych wzorców. Przede wszystkim była kobietą, a w okresie PRL-u, Polski Ludowej, czy w tym właśnie czasie, kobiety nie miały takiej pozycji społecznej silnej jak obecnie. Ona musiała się naprawdę przebijać, żeby forsować swoją wizję animacji kultury, czy swoją wizję pedagogiki. To był czas, kiedy po prostu generalnie kobietom nie sprzyjano, czyli odmienna względem świata, w którym przede wszystkim stanowili mężczyźni wtedy, i odmienna wobec świata, to też stereotypowo pojmowanych kobiet wiejskich, bo całe życie na wsi prawie spędziła i nigdy się od tego nie odżegnywała, zawsze była dumna ze swojej tradycji lokalnej, kujawskiej, wielkopolskiej, ale trzeba powiedzieć jedno, że po prostu była niesamowicie erudycyjna i miała po prostu mądrość życiową, która pozwala o niej mówić jako o innej. I dlatego ja stawiam taką tezę w tej książce, doszliśmy do tego, dlaczego jej tytuł, stawiam tezę, że była przede wszystkim kobietą niezwykłą, właśnie kobietą niezwykłą na ten czas. Na świat z jednej strony jest patriarchalny, wybitnie patriarchalny, i z drugiej strony na świat, który przypisywał określoną taką strukturę postrzegania kobiety, a nie powodował, że ograniczał ekspresję, wolność. Ona to przełamywała. Ona przełamywała schematy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. O pani Marii pisał, jakbyśmy nie patrzeli na to, no jestem którymś już autorem, który o pani Marii pisze. Publicystów może nie będę wymieniał, ale pan Zygmunt Kurek wspomniał tam w swojej pracy o pani Marii. Bardzo, bardzo tutaj się na nią skoncentrował. On prezentuje głównie spojrzenie świadka sprawozdawcze. Jest to refleksja pierwsza. Będę bazował na takich dwóch rozróżnieniach. Refleksja pierwsza, sprawozdawcza, i refleksja z namysłem krytyczna. Drugą osobą jest tutaj obecna pani Wanda Szkulmowska, która znakomicie prowadzi ogląd kronikarski i jest najbardziej kompetentna, jeżeli chodzi o wyjaśnienie po prostu genezy czy formowania się pewnych wydarzeń. To jest refleksja pierwsza w ujęciu pani Wandy, według mojej interpretacji, ale ona przechodzi bardzo, tutaj obecna, przepraszam, tak się wyraziłem, przechodzi do refleksji krytycznej, przechodzi do refleksji wtórnej, kiedy interpretuje sztukę ludową z jednej strony, a przede wszystkim, to co nie zwrócono uwagę, ma tę zasługę, że określiła zaangażowanie pani Marii dla społeczności lokalnej, dla małej ojczyzny. Ona to określenie użyła jako jedna z pierwszych. I jest tutaj po prostu pani Wanda oryginalne spojrzenie nam zaprezentowała. Można było się już do czegoś odwołać. Czyli wskazane za zaangażowanie dla regionów i dla konkretnej tutaj wspólnoty, dla małej ojczyzny. Mała ojczyzna jest tutaj wyznacznikiem.